Witam serdecznie. To już nie są spiskowe teorie, to normalny vlog. Przepowiednie pana Krzysztofa Jackowskiego z pierwszej połowy listopada bieżącego roku sprawdzają się na naszych oczach. Wiemy już na 100%, że pan Kaczyński jest chory i w związku z tym niemal na 100% zniknie. Dokładnie tak jak pan Jackowski przewidział. Pytanie tylko, czy zniknie z polityki, czy też zniknie w ogóle, oraz czy zniknie na jakiś czas, czy też zniknie permanentnie. Jest to w sposób oczywisty dobra, a nawet powiedziałbym doskonała wiadomość dla tak zwanej totalnej opozycji. W sposób równie oczywisty jest to bardzo zła wiadomość dla Prawa i Sprawiedliwości. Jest to dobra wiadomość dla wszelakich pretendentów do władzy na prawicy, w tym być może dla dwóch mniejszych partii wchodzących w skład Zjednoczonej Prawicy. Oczywiście nie tylko dla tych partii, ale również dla liderów tychże partii, którzy mogliby próbować objąć schedę ewentualnie na czas całkowitej lub czasowej nieobecności pana Kaczyńskiego, czyli dla pana Ziobro i dla pana Gowina. Pytanie tylko, czy jest to dobra wiadomość dla Polski, i to jest to pytanie, które mnie jako polskiego patriotę najbardziej interesuje, bo sorry PiSie, sora Zjednoczona Opozycjo, interesujesz mnie tylko tyle, o ile służysz Rzeczpospolitej lub ewentualnie tej Rzeczpospolitej szkodzisz. W zależności od tego będę albo bił brawo, albo będę krytykował. Jak wiecie, że jestem w stanie skrytykować każdego, kto według mnie zrobi coś złego. To mnie będzie najbardziej interesowało i to będzie w dalszej części tego vloga, ale najpierw faktografia. Słuchajcie, w tym kontekście warto też rozważyć wszystkie jakby namaszczania na wicepremiera, na następcę pana Kaczyńskiego, jakie ewidentnie mają w tym momencie miejsce. Chcę bardzo, bardzo widać, że wiele osób na tej prawicowej scenie politycznej stara się zyskać takie punkty i jakby stać się drugim po panu Kaczyńskim. To też jest właśnie takie bardzo symptomatyczne w kontekście tego wszystkiego, co powiedziałem. No, w chwili obecnej na następcę pana Kaczyńskiego wydaje się być namaszczany pan Morawiecki. Oczywiście to może być takie namaszczenie niecałkowite, to wcale nie znaczy, że pan Kaczyński umiera. Zniknie, to jest bardzo, bardzo szerokie pojęcie. Można po prostu zniknąć na chwilę, bo będzie miał operację, prawda? Ale chodzi o to, kto w tym czasie będzie go zastępował oraz ewentualnie, gdyby pan Kaczyński miał mniej sił, kto będzie wykonywał większość obowiązku, będzie takim drugim po prezesie, i nie chodzi tutaj oczywiście o kota prezesa. Słuchajcie, może zacznijmy analizować chorobę pana Kaczyńskiego od tego, co pan Jackowski rzeczywiście przewidywał, bo wydaje mi się, że w kontekście tego, że pan Jackowski to już jest jego druga przepowiednia, która się sprawdza, i coraz częściej mówi się tam gdzieś w kuluarach, że pan Jackowski to wcale nie jest człowiek, który jest jasnowidzem, tylko pan Jackowski to jest bardzo mądry człowiek, który doskonale obserwuje polską scenę polityczną i po prostu przewiduje przyszłość, bo dobrze dedukuje i dobrze, że no po prostu jakby przewiduje, ale tak zupełnie racjonalnie. I pan Jackowski przecież już jedną przepowiednię doskonałą dał. Pod koniec 2016 roku doskonale przewidział, co będzie w 2017. Robiłem już o tym vloga. W opisie macie ten vlog. No i teraz wygląda na to, że to zniknięcie pana Kaczyńskiego jest czymś, no co udało mu się przewidzieć. W związku z tym w opisie macie zarówno vlog o przepowiedni pana Jackowskiego na 2017 rok, mój vlog o tym, że ona się już praktycznie spełniła, oraz vlog o tym, że Kaczyński zniknie, będzie żałoba w Sejmie, czyli o tym, co pan Jackowski przewiduje na ten czas. I tak mniej więcej w wielkim, wielkim skrócie sobie prześledźmy to, bo tamten vlog ma 40 minut. Zachęcam do jego obejrzenia, go już oglądało ponad 230 tysięcy ludzi. To nie dlatego, że jest słaby, raczej dlatego, że jest bardzo, bardzo dobry. Słuchajcie, pan Jackowski powiedział, że rekonstrukcja będzie nudna. No,
ciężko, że nie uznać, że trafił. Tej rekonstrukcji praktycznie nie ma. Jak może być coś bardziej nudnego niż coś, co faktycznie nie istnieje? Nudność polega na tym, że wiecznie tylko media gadają, co w ramach tej rekonstrukcji będzie. Nie ma kompletnie nic. No to tak jak pójść do kina, i w którym każą ci siedzieć i gapić się na ekran, który jest czarny, no bo nie ma filmu. No to jest ten poziom nudności. Pan Kaczyński powiedział również, że pan Jackowski powiedział również, że Kaczyński zniknie i że będzie żałoba w Sejmie. I tutaj oczywiście takie najbardziej oczywiste skojarzenie ze słowem żałoba to jest śmierć, ale ja bym przypominał, że słowo żałoba ma bardzo, bardzo dużo znaczeń, w tym jest określenie polityczna żałoba, czyli na przykład ktoś, kto był przywódcą i na jakiś czas musi ustąpić z roli przywódcy, na przykład z powodów zdrowotnych, to też można powiedzieć, że jest żałoba w Sejmie, bo będą tęsknić za czasami, gdy był pan Kaczyński, stuknął pięścią w stół, powiedział jak ma być i tak był. Było, prawda? No a tutaj na przykład zasuwa codziennie na rehabilitację, nie ma czasu. Także spokojnie, spokojnie. Jest też powiedziane wprost, że jak na końcu zimy i na początku wiosny będzie druga rekonstrukcja, taka przyspieszona, nieoczekiwana. Więcej, jak już powiedziałem we vlogu pod tytułem Kaczyński zniknie, będzie żałoba w Sejmie. Przepowiednie Krzysztof Jackowski na 2018. Ten vlog ma około 50 minut. No wszystkiego siłą rzeczy nie zawrę. Link w opisie, link w kartach, link na końcu na tych 20-sekundowych adnotacjach. Teraz skończmy z tą metafizyką. Przejdźmy do takiego namacalnego świata twardej rzeczywistości. Słuchajcie, co wiadomo? Wiadomo wprost. Wiadomo od lekarzy, z przecieków innych medycznych, z przecieków od polityków PiS, z oświadczeń. Wszystko, co zamęt do kupy, przypominam, w opisie macie bardzo dużo linków do przeróżnych, naprawdę przeróżnych źródeł, z których informacje pozbierałem razem, jak to się mówi, zamęt do kupy. Wiemy, że pan Kaczyński ma problemy zwyrodnieniowe z kolanem. No, na pierwszy rzut oka to nic dziwnego i nic wielkiego. Pan Kaczyński ma 68 lat, prowadzi niehigieniczny tryb życia, to znaczy, że ma nadwagę. Też mam nadwagę. Do tego jeszcze bardzo się stresuje, jest pod wpływem długotrwałego stresu, ma zaburzony cykl dobowy, o czym to jest tajemniczą poliszynela, że na przykład część prac w Sejmie odbywa się późnym wieczorem i przedłuża do nocy, bo pan Kaczyński lubi sobie rano pospać, do tego jeszcze podobno nie odżywia się za dobrze, nie uprawia sportu, ma w ogóle mało ruchu, no od czegoś takiego po prostu kolana siadają, tak? Więc tutaj jak na pierwszy rzut oka to nic strasznie takiego dziwnego się nie dzieje. No problem w tym, że dotyczy to praktycznie pierwszej osoby w państwie i to, że pan Kaczyński jest faktycznym przywódcą naszego kraju, który faktycznie decyduje, co ma w nim być, ponieważ decyduje, co ma zrobić premier, czyli jest takim iberpremierem, a premier teoretycznie nie jest pierwszą osobą w państwie, teoretycznie jest prezydent pierwszą osobą w państwie, ale wiadomo, jak jest naprawdę, prawda? No to w tym momencie taka operacja może być bardzo, bardzo, bardzo niefajna ze względów właśnie politycznych, o których będzie mowa w dalszej części tego vloga. Operacja powinna się odbyć już rok temu, przeszkadzałoby to wtedy panu Kaczyńskiemu w pracy. Przypominam, że rok temu to był pucz i trzeba było bardzo mocno działać, żeby czasem nam tutaj bratnia pomoc nie wjechała i nie powiedziała, że tutaj trzeba zrobić coś, żeby kodziarstwo z platformerstwem i z Nowoczesną tutaj mogło demokratycznie rządzić, mimo tego, że nie wygrali wyborów, no bo przecież PiS rządzi niedemokratycznie, nie? Mniej więcej coś takiego, no nie mógł pójść przecież wtedy do szpitala. No i drugi problem jest taki, że to kolano zaczyna coraz bardziej panu Kaczyńskiemu przeszkadzać w pracy. A jego praca to polityka. No. On nie jest, jak to się czasem mówi złośliwie trochę, że jest zwykłym szeregowym posłem. No on jest formalnie zwykłym szeregowym posłem. No i tak naprawdę jest również
szefem partii rządzącej, prawda? Politycy PiS przyznają, że, no, że po prostu widać, że pan Kaczyński ma utrudnione swoje funkcje ze względu na to kolano. I tu będzie cytat z jednego ze źródeł, do którego linki znajdują się w opisie. Kilka tygodni temu na spotkaniu z lokalnymi działaczami prezes wszedł na scenę i przeprosił wszystkich, ale będzie musiał przemawiać do nich na siedząco, czego nigdy wcześniej nie robił. Musiało go naprawdę boleć. I tak mówi jeden z polityków PiS, który pragnie pozostać anonimowy. Też zauważmy, że pana... Co już widać, że po prostu no nie radzi sobie facet, tak? Jak swoją drogą, jak bardzo musi cierpieć na miesięcznicach smoleńskich. Teraz już abstrahuję od tego, czy one są okej, czy one są nie okej. Natomiast no, przejście takiego ładnego kawałka z miejsca kultu pod Pałac Prezydencki, to musi być duży wysiłek. Potem jeszcze wejście po schodach przy zwyrodnieniu kolana, a tam jednak jest taki mały postumencik, trzeba wejść po tych schodkach. To jest straszliwy ból. No i potem jeszcze długotrwałe stanie w czasie przemówienia. Facet... No widać, że mu zależy, tak to ładnie powiedzmy. Natomiast widać też, że co jakiś czas musi odpuścić. Zauważmy może to, że był na jakimś lokalnym spotkaniu z działaczami, nie dał rady tam stać, gdy przemawiał, to jest pół biedy. Gorzej na przykład, że na przykład jak była ta sytuacja z inauguracją nowej partii pana Gowina. Oczywiście faktycznie to była tylko zmiana nazwy, tam wzięto jeszcze trochę ludzi z od Korwina tam oraz wzięto Zbyszka Gryglasa wcześniej z Nowoczesnej. Swoją drogą, patrz jaki facet cwany, nie? Wiedział dokładnie, kiedy uciec z tonącego okrętu. Szacun, Zbysiu. Ale jednak to była inauguracja nowej partii, nie? No i zobaczcie, jak to bardzo... No i pana Kaczyńskiego nie było. On wtedy na tydzień zniknął w ogóle z życia publicznego, prawda? Była taka sytuacja, że najpierw na jakby takiej konwencji partii pana Ziobro, pan Kaczyński był gością honorowym, no i tam nawet dał przemówienie, no i były z tego różne polityczne komentarze, a potem na inauguracji partii pana Gowina go nie było. Mimo tego, że był zaproszony, mimo tego, że zapowiedział, że będzie. I co z tego, że on powiedział? Wygląda na to, że prawda, że nie mógł być ze względów zdrowotnych. Oczywiście nie powiedział, że chodziło o kolano, no ale prawdopodobnie wtedy doleczał sobie to kolano, jak się tylko da, wiedząc, że za chwilę będzie batalia z różnymi reformami sądownictwa, czy też związanych z wyborami samorządowymi, no, zmiana ordynacji, całe te rzeczy. Teraz też abstrahuję od tego, czy dobrze, że to zmieniają, czy źle to zmieszają. No, przygotowywał się do boju, prawdopodobnie jeszcze to kolano mu bardzo dokuczało, no i tak wyszło, jak wyszło. Nie przyszedł. Zobaczcie, jakie z tego były gigantyczne polityczne konsekwencje. Przecież media starały się zrobić, co się tylko dało, żeby poszczuć Gowina na resztę tak zwanej Zjednoczonej Prawicy. Wprost media twierdziły, że Gowin jest na odstrzale, że Gowina już nikt nie lubi, że Gowin powinien się dogadać może nawet z opozycją, bo przecież Kaczyński do niego nie przyszedł. Nie? Teraz tak, no, tutaj widać, że pan Gowin jakby zachował się, no wiedział, co się dzieje, nie dał się sprowokować. A co by było, jakby się dał sprowokować? Zobaczcie, że już to wpływa na bieżącą politykę, prawda? No i do tego jeszcze złą wiadomością dla PiSu i dla pana Kaczyńskiego jest to, że po prostu jest widoczna zwykła słabość. To politycy, i to nie tylko PiSu, już od dawna zauważyli, że pan Kaczyński wolniej chodzi, trochę utyka tak jakby, że po prostu jest słaby. No a niestety w polityce nie ma sentymentów. Niektórzy mówią, że politycy są jak wilki. Ja się z tym nie zgadzam. Moim zdaniem polityki są jak hieny. I jak tylko wyczują padlinę, to się rzucają. W związku z tym okazanie jakiejkolwiek słabości w tym środowisku oznacza, że spróbują cię zagryźć. Tak mówiąc bardzo ogólnie, no tyle. A przypominam, że pan Kaczyński jest tą osobą, która bardzo wiele środowisk spaja. I teraz tak. W tej chwili pan Kaczyński regularnie jeździ na rehabilitację do szpitala na Saszerów w Warszawie. Jest to szpital wojskowy. No tutaj będzie taka złośliwa uwaga Krzysia, ale niestety nie mogę się od niej powstrzymać. No fajnie, że pan Kaczyński się tam dostał. Fajnie, że może od roku się tam rehabilitować. Normalni ludzie czekają na rehabilitację miesiącami albo muszą płacić za nią bardzo drogo. Osobiście wolałbym, żeby pan Kaczyński również za nią zapłacił.
płacił z prywatnych pieniędzy, albo może z prywatnych, bo partyjne to są pieniądze podatnika. Nie powinno tak być, że zwykły człowiek cierpi przez to, że służba zdrowia w Polsce jest do dupy, natomiast jakby nie było, no, poseł, to nie jest członek rządu, tylko poseł. Dlaczego tak jest lepiej traktowany, że specjalnie go przywożą, zajmuje się danym rehabilitacją, mu robi cały zespół lekarzy, w tym jeden z lekarzy jest w randze pułkownika, czyli jakiś taki wysoki, być może nawet prawie ordynator, to jest lepsze traktowanie. To nie jest fair w stosunku do reszty społeczeństwa. Oczywiście społeczeństwu, jak zaraz się tam przekonacie, opłaca się, żeby pan Kaczyński był w dobrej formie, bo jak będzie w złej formie, to cała Polska na tym straci. I to za chwilkę się przekonacie, że niezależnie od tego, czy głosujecie na PiS, na Nowoczesną, na Platformę, Wolność, czy nie wiem, Razem, to i tak wam się opłaca, że pan Kaczyński był w lepszej formie. O tej będzie w dalszej części tego vloga. No, niemniej jednak jakaś taka podstawowa sprawiedliwość. To nie są biedni ludzie. Stać ich zapłacić, prawda? Słuchajcie, lekarze zalecają panu Kaczyńskiemu jednak operację. To jest poważna operacja. Co prawda to nie jest tak, że to jest taka jakaś operacja, no, niestandardowa. No, jest standardowa. Natomiast pan Kaczyński jest osobą starszą, ma 68 lat. Facet jak na swój wiek się zupełnie dobrze trzyma, zwłaszcza na stres, jaki przeżywa, no ale wiek robi swoje. Lekarze dokładnie nie mówią, o jakiej operacji chodzi, a słowo zwyrodnienie stawu kolanowego jest dość pojemne. No, zwyrodnienie to znaczy zepsucie, no, że nie jest taki, jak powinien, prawda? No, ale to może chodzić również o jakieś problemy ze śluzem, o problemy znaczy z mazią tak zwaną, o problemy z takim szkliwem, który tam jest, o problemy, że coś się poprzestawiało, źle chodzi, no cała masa różnych sytuacji tam może być, albo w ogóle, przepraszam za wyrażenie, staw może być całkowicie rozpierdzielony i trzeba by go wymienić na inny, sztuczny. Oczywiście, słuchajcie, także nie mówią dokładnie, o co chodzi. Niemniej jednak udało mi się zasięgnąć trochę języka u ludzi, którzy zajmują się leczeniem spraw zwyrodnieniowych właśnie w kolanach. No i oni na podstawie tego, jak pan Kaczyński trochę chodzi, a jest dużo takich filmików jednak w internecie, chociażby było ostatnio u pana prezydenta, na podstawie tego, na podstawie innych tego typu informacji również odnośnie jego postury, no stwierdzili, że. No i właśnie tutaj mam wypisane, więc będę mówił. Niezależnie od wszystkiego, pana Kaczyńskiego czeka długi czas dochodzenia do siebie po operacji. Włącznie z tym, że będzie wykluczony praktycznie całkowicie z życia publicznego, nawet na kilka tygodni. Teraz wyobraźcie sobie taką sytuację. Jest przywódca, bo pan Kaczyński jest faktycznym przywódcą. To jest ten człowiek, który spala tą koalicję, bo to jednak jest koalicja. Mówi się, że PiS rządzi sam. Nie, PiS nie rządzi sam. PiS już do wyboru wszedł jako koalicja. Razem z partią pana Gowina i razem z partią pana Ziobry. To są trzy partie w ramach tak zwanej Zjednoczonej Prawicy. I pan Kaczyński to spala. W momencie, w którym faceta nie ma i jednocześnie opozycja zaczyna robić jakieś różne fajne rzeczy. Nie wiem, zaczyna robić pucz 2-0, 3-0, 4-0, zależy jak liczyć, nie? I tutaj nie ma głównego stratega, głównego przywódcy, a inni zamiast działać, to się kłócą między sobą, jak działać, prawda? No już się zaczyna robić nieciekawie, prawda? Z samego, i to jest pewne, ta długi czas dochodzenia do siebie po operacji to jest 100%. Prawdopodobnie pana Kaczyńskiego czekałby wózek inwalidzki na kilka miesięcy po operacji, po prostu ze względu na to, że on najpierw by po prostu dochodził, no bo kurczę, znieczulenie ogólne, czyli potocznie mówiąc uśpienie, potem grzebanie w kolanie, nie, a potem, no do czasu, gdy nie przeszedłby dość intensywnej i długotrwałej, trwającej nawet kilka miesięcy rehabilitacji, no to nie mógłby się poruszać, no bo ze względu na wiek, ze względu na posturę, raczej ciężko byłoby mu chodzić o kulach, więc po prostu jeździłby na wózku inwalidzkim, nie?
I teraz wyobraźcie sobie radość totalnej opozycji, jakby pan Kaczyński jeździł na wózku. Słuchajcie, ktoś może powiedzieć: Krzysiu, co ty pierdzielisz? Nie ma takich zwyrodnialców, którzy by się cieszyli z tego, że człowiek jeździ na wózku inwalidzkim. To rozumiemy, że walka polityczna walką polityczną, ale nikt się nie będzie cieszył z nieszczęścia drugiego człowieka. No, Krzysiu, co ty pierdzielisz? Tak? Krzysiu pierdoli, to zachęcam was do obejrzenia mojego vloga mniej więcej ze stycznia, lutego tego roku, czyli 2017, pod tytułem Oni mogą więcej. I to jest taki, też go dam do opisu i też go dam na tych kartach rtach. To jest vlog taki, że wtedy gruchnęła informacja, taka teoria, że pan Kaczyński jest rzekomo śmiertelnie chory na raka trzustki, że będzie umierał w męczarniach. Rzecz zdecydowanie gorsza niż zwykłe jeżdżenie na wózku inwalidzkim. W dodatku nie na stałe, bo pan Kaczyński z tego wózka wstanie. No i wtedy w grupie fanów pana Rzeplińskiego, no po prostu, no fantastycznie się cieszyli. No po prostu nie mogli być dla niej lepszych informacji. Życzyli mu śmierci, cieszyli się, że będzie umierał w męczarniach. No tacy ludzie. Także sorry Winnetu, zjeżdżenia na wózku by się też cieszyli, robiliby zdjęcia, robiliby memy, nie będę zgadywał jakie, bo pewnie bym zgadł i potem jeszcze by było, że ja wymyśliłem, a być może pan Kaczyński się jednak tej operacji podda. Także to już jest doskonały moment dla totalnej opozycji do uderzenia, prawda? No i oprócz tego czeka pana Kaczyńskiego długotrwała rehabilitacja, intensywna rehabilitacja. Nie taka, jaka jest w tej chwili, że jest raz w tygodniu, tylko raz na jakiś czas musi być bardziej intensywna. No i wtedy pan Kaczyński na chwilę znika. Tylko taka, że naprawdę kilka miesięcy łup. No i on w tym momencie może robić głównie to. Tak jak w czasie dochodzenia do siebie po operacji, to raczej nie bardzo może robić cokolwiek innego. Tak tutaj z bardzo dużym trudem może robić cokolwiek innego. Pojawienie się w Sejmie bardzo kłopotliwe i prawdopodobnie dające paliwo hejterom opozycji. No i mało czasu, tak? No i oczywiście do tego jeszcze mamy ryzyko powikłań, że po prostu operacja się nie uda. Każda operacja może się nie udać. No i jeszcze jest to ryzyko totalne, o którym zapewne wszyscy myślimy, gdy pan Jackowski powiedział, że Kaczyński zniknie. Ryzyko operacji jest tego typu, jest zawsze ryzykiem śmierci, po prostu. Każda operacja, która odbywa się w znieczuleniu ogólnym, potocznie nazwanym uśpieniem, jest operacją, w której można się już nie obudzić, bo serce stanie, bo cokolwiek innego się po prostu nie uda. No a takie operacje robi się właśnie w znieczuleniu ogólnym, czyli w uśpieniu. Pan Kaczyński ma obciążenia niestety. Obciążeniem jest wiek, obciążeniem jest nadwaga, obciążeniem jest mega stres skumulowany przez lata, który prawdopodobnie zdewastował mu mięsień sercowy. Jeśli pan Kaczyński nie jest jeszcze po zawale, to na pewno ma to serce bardzo słabiutkie. Przypomnijmy, stracił brata, stracił bratową, synowa chyba nie do końca się z nim dogaduje, matka niedawno odeszła, jest obiektem nieustannych drwin przez wiele lat, tak chyba z 10 to co najmniej, nie, może nawet dłużej. Naśmiewają się z niego nawet na filmach klasy, ja to nazywam klasy C, typu komedie romantyczne, coś na zasadzie takiej, że jakaś para wygrywa sobie wycieczkę all inclusive i udają, że są śmieszni, nie? No i tam też z pana Kaczyńskiego się naśmiewają, nie? No wyobrażacie sobie, jak to jest być ofiarą hejtu non-stop przez 10 lat? To jest przesrane. No właśnie. Obciąża strasznie. Jeszcze do tego oczywiście stres związany z tym, że no jaka jest gigantyczna odpowiedzialność, prawda? Ataki polityczne, zakulisowe różne rozgrywki, no. No jest jak jest, nie? Także pan Kaczyński może się po prostu nie obudzić. I teraz tak.
te ryzyka związane, czy konsekwencje z tym, z operacją pana Kaczyńskiego, z tymi rzeczami, które zdarzą się na pewno, to już omówiłem. Po prostu pojawi się coś, co Amerykanie nazywają window of opportunity, czyli doskonała okazja dla totalnej opozycji do przeprowadzania bezkompromisowego ataku. Po prostu bezkompromisowego i wódz, to jest trochę tak jak na wojnie, nie? Jak wódz jednej armii jest niedysponowany przez dłuższy czas, to wtedy się atakuje. Więc prawdopodobnie opozycja tylko na to czeka. Do tego jeszcze mamy skumulowany problem pod tytułem, że w końcu nam Unia Europejska dopierdzieli sankcje. Zobaczycie, że oni nam za nieprzyjmowanie tych tak zwanych uchodźców dopierdzielą sankcje. Opozycja też zrobi wszystko, żeby nam dopierdzielili sankcje za sądy. A biorąc pod uwagę, że co się teraz w tej chwili dzieje przy reformie sądownictwa, Timmermans z Junckersem nie odpuszczą. No i w tym momencie nie ma naczelnego dowódcy. No jest problem, tak? Ale dużo mówiliśmy, tak? Pokrótce. Do tego teraz zastanówmy się, czy śmierć pana Kaczyńskiego, jaki będzie miała wpływ, czy to jest dobra, czy zła wiadomość dla Polski, gdyby do takiej śmierci, nie daj Boże, doszło. Przypominam, że jednak facet, który no, ostatnio ma niemal 100% trafialność z jego przewidywaniami, przepowiada, że pan Kaczyński zniknie, potem, że będzie żałoba w Sejmie, a że po zimie będzie szybka rekonstrukcja rządu, zupełnie taka, jakby się pokłócili, bo zabrakło przywódcy, prawda? Więc rozważmy, czy to jest dobra wiadomość, czy to jest zła wiadomość dla Polski. Od razu powiem, według mnie to jest bardzo... Gdyby pan Kaczyński umarł, byłaby to zła wiadomość dla Polski. Teraz oczywiście zapewne, jeżeli jesteś hejterem, a hejterzy są naprawdę niektórzy okropni, w tej spiskowej teorii, że pan Kaczyński rzekomo umiera na raka trzustki, która swoją drogą wcale nie jest taka niemożliwa, schudł i wiele innych rzeczy się zdarzyło, ale to jest temat na spiskowe teorie, niech to tam zostanie. Co niedzielę o 21:00 i jak jest dużo lajków, to we wtorki o 21:00 również. No to przypominam, że tam nawet mnie zwyzywano i powiedziano, że cofany jest sub, bo mówiłem o panu Kaczyńskim per pan i zdaniem pewnej pani twierdzącej, że jest kulturalną, powinno się mu przed Kaczyński używać wyłącznie takich słów na sy i że jest synem prostytutki i inne takie rzeczy. Także tak, okej, okay, możecie mnie sobie hejtować, nienawistnicy, których laduje ludzka śmierć. Ale ja się z ludzkiej śmierci cieszył nie będę. Nawet powiem wam, gdyby umierał Donald Tusk, którego osobiście uważam za człowieka, który bardzo dużo zaszkodził w Polsce, jakby on umierał, ja bym się nie umiał cieszyć. To moim zdaniem pokazuje po prostu, jacy pewni ludzie są. Jak ty się cieszysz z tego, że ktoś jest chory, to ty się ciesz. Ja cię nie będę. Uważam, że śmierć pana Kaczyńskiego byłaby bardzo złą wiadomością dla Polski. Dlaczego? Zacznijmy od tego, że rządy PiS, w mojej ocenie, są zdecydowanie mniej złymi rządami od lat. Ba, wiele elementów w rządzie PiS jest zupełnie okej. Okay. I teraz możesz chcieć mi powiedzieć, jeżeli jesteś zwolennikiem na przykład Platformy Nowoczesnej, że jestem nieopiektywnym dupkiem, który liże 4 litery PiS-owi. To idź na kanał obok. Jest w Polsce taki kanał polityczny, który kiedyś strasznie mocno lizał 4 litery Kukizowi. Wtedy były różne teorie, że oni są nawet finansowani przez Kukiza, a potem zaczął hejtować Kukiza i teraz liże 4 litery PiS-owi. To idź na ten kanał, tam rzeczywiście jest człowiek, który non-stop liże 4 litery PiS-owi. Ja potrafię po PiS-ie bardzo mocno pojechać. Przypominam, mam teraz nawet taką nową serię pod tytułem A Torciśnie, na której sobie oglądam wystąpienia różnych polityków i bardzo dosadnie to komentuję, choć kulturalnie. No i pierwszy odcinek jaki był? Jak oglądałem sobie przemówienie pana Kaczyńskiego i pani premier Szydło. I mu punktowałem, gdzie mówią nieprawdę, gdzie cisną, gdzie mi się nie podoba. Tak, umiem pocisnąć po PiS-ie. Niemniej jednak widzę, jak się dzieje. I uważam, że rząd PiS-u obecny jest zdecydowanie lepszy od rządu Platformy Obywatelskiej, jest zdecydowanie lepszy od rządu AWS-u i od wielu, wielu innych rządów. To jest, oczywiście, ja uważam, że do bardzo dobrego rządu to im brakuje. Dlatego ja to powiedziałem, że jest rządem mniej złym, prawda? No, niemniej jednak bardzo wiele elementów moim zdaniem w rządzie PiS jest okej. Okay. Przede wszystkim okej, okay. Bardzo pokrótce to powiem, żeby powiedzieć, co według mnie jest okej. Okay. Finanse publiczne są okej. Okay. I to mimo tego, że wprowadzili 500+.
Słuchajcie, tam jest zakłamywanie takiej rzeczywistości, jakie się tylko da. Niemniej jednak, no, przychody z VAT-u, no, są wysokie. Kurczę, już mamy prawie końcówkę roku i jak na razie te, że mimo tego, że wydają około 30 miliardów więcej na 500+, ten deficyt nie jest znacząco większy od deficytu, jaki był za Platformy, nie? No, a niektórzy mówią, że w ogóle wydadzą mniej z budżetu niż założyli, że ten deficyt budżetowy, który jest co prawda założony na poziomie prawie 60 miliardów, że będzie mniejszy. I to się nie odbyło tak bardzo kosztem podatnika, człowieka normalnego. Okej, ceny trochę poszły w górę. Za Platformy też koszty, ceny bardzo szły w górę. Ja się wtedy wyprowadzałem od matki, akurat jak Platforma dochodziła do władzy. No i pamiętam, jak bardzo się zdziwiłem, jak ziemniaki z 30 groszy nagle zaczęły kosztować 2 zł. Nie? Mniej więcej coś takiego pamiętam, że to wtedy odczuwałem. Także finanse, po prostu oni się wreszcie wzięli za ściganie bandytów różnych. I to mafie VAT-owskie, jakieś wały na paliwie, inne tego typu rzeczy, takie ośmiornice. Stąd mają gro pieniędzy. Słuchajcie, w miliardy to idzie. Zobaczcie, jakie było przyzwolenie za poprzednich rządów, jakie te mafie się tuczyły. To jest pytanie, czy się działkowali z politykami, czy nie, się nie działkowali. Przypominam, że definicja mafii jest taka, że ma kupionych polityków. Gospodarka. Gospodarka moim zdaniem za PiS-u ma się dużo lepiej niż za rządu Platformy Obywatelskiej, przede wszystkim Skarbówka. Słuchajcie, naprawdę mam kupę kumpli przedsiębiorców. Skarbówka wreszcie odpuściła małym, uczciwym firmom. Za Platformy było tak, że Skarbówka bała się wejść na kontrolę do dużych firm, natomiast cisnęła jak się tylko da małe firmy i czepiali się o wszystko, o co się tylko dało. Wchodzili na kontrolę, czesali, dopóki czegoś nie znaleźli. Natomiast teraz podobno od małych firm się odpierdzielili. Tak jak moi kumple, jeszcze właśnie za Platformy, no to potrafili mieć wiecznie kontrolę, wiecznie się czepiali. Tak odkąd Morawiecki jest ministrem finansów, skończyły się kontrole w firmach moich kumpli. Ja naprawdę tych kumpli mam kilkadziesiąt. I teraz tak, żeby nie było. Moi kumple to są uczciwi podatnicy. I bo może jest ten system, kurczę, jakby typowania do kontroli lepszy, no ale nieważne. Ważne, że taka mała, zwykła firma może zajmować się tym, czym się powinna zajmować. Nie wiem, produkcją kremów, produkcją kosmetyków, produkcją treści audiowizualnych, czy kurczę, sprzedażą w sklepie. Wszystko jedno. Grunt, że mogą się tym zajmować, a nie wiecznym spowiadaniem się w urzędzie skarbowym. Także to jest fajne. Uczciwym firmom odpuścili, to widać, nie? Do tego jeszcze, no, ewidentnie te takie kwestie związane na przykład z przemysłem stoczniowym, no, za Platformy pozwolili temu upaść. No teraz proszę bardzo, jakiś super nowoczesny niszczyciel min żeśmy zrobili. Podobno to ma być nasz hit eksportowy. Podobno już jest zamówienie na... znaczy nie, jeszcze nie sformalizowane zamówienie, ale się bardzo interesują tym floty na świecie, bo on jest jakiś super nowoczesny. Dużo nowocześniejszy od tego, co Niemcy robią. Niemcy podobno próbowali to torpedować. Na pewno, bo to słyszałem, mówili oficjalnie, że ten nasz niszczyciel nie ma prawa działać, że ta nasza technologia jest do dupy, że to nie będzie pływać, to się rozpierdzieli, w ogóle tego nie będzie, nie? A kurde, żeśmy zbudowali pływa i teraz chcą kupować od nas, kurczę. A wiecie, w przemyśle stoczniowym każde miejsce pracy to jest kilka miejsc pracy dookoła, nie? No bo jak oni mają, nie wiem, zamontować jakąś blachę, no to przecież trzeba to w jakiejś hucie kupić, nie? Trzeba to dowieźć. Rozumiecie? To wszystko fantastycznie nakręca. No i najważniejsze moim zdaniem, no, rząd PiS-u nie zgadza się na kulturalne samobójstwo Europy Zachodniej. I to nie tylko mówi, że nie, my nie będziemy brali w tym udziału, ale również, to mi się bardzo podoba, próbują zrobić co się tylko da, żeby Europa Zachodnia nie popełniała tego kulturalnego samobójstwa. Bo przypominam, że jak oni to zrobią, to my będziemy znowu jak w XX wieku. Że z jednej strony wrogie nam mocarstwo, z drugiej strony wrogie nam mocarstwo. Tylko wtedy to byli nazistowskie Niemcy i sowiecka Rosja, a teraz to będzie putinowska Rosja i, nie wiem, kalifat niemiecki, Zjednoczone Emiraty Francuskie. No, jak się Europa nie ogarnie, to wcześniej czy później tak będzie, nie? Do tego upadek PiS-u w tej chwili, no to jest powrót Platformy Obywatelskiej do władzy. Wszystko jedno, czy w klasycznej, czy w nowoczesnej formie.
a to oznacza znowu faktyczny zamordyzm pod pozorem tolerancji. Przypomnijcie sobie, co, jak było za Platformy Obywatelskiej. Co policja robiła na demonstracjach z patriotami. Jak nie można było gęby otworzyć, bo zamówienie jak jest, były problemy. Przypomnijcie sobie, teraz to mówią, że PiS zawłaszcza media. Okej, PiS zawłaszczył TVP. Wtedy była zawłaszczona przez Platformę. I wtedy media mainstreamowe mówiły jednym nurtem. Tak jak dzisiaj niektórzy mówią, o, TVN kłamie, nie? No a wcześniej TVN i TVP mówiło tak samo. Ja nie twierdzę, że TVN kłamie. Ja twierdzę, że wtedy TVN i TVP mówiło tak samo. Bili brawo generalnie Platformie, nie? No a teraz przynajmniej jest jakiś tam w miarę pluralizm, nie? No też mi się nie podoba to zawłaszczenie mediów narodowych. W tym sensie, że publicznych, tak? Niech mógłby PiS sobie zrobić własną telewizję. No niemniej jednak, no wolę, jak skoro media komercyjne cisną po jednej partii, to żeby media publiczne cisnęły po drugiej. Uważam, że są bardzo mocno siebie warci. Tak. Do tego jeszcze Unia, jak Platforma dojdzie do władzy, to Unia Europejska będzie robiła co chciała z Polską, w tym osiedli nam tak zwanych uchodźców, czy weźmiemy udział w samobójstwie kulturalnym Europy Zachodniej. I w tym momencie można powoli już pakować manatki, sprzedawać nieruchomości, spierdzielać z Polski. No i pamiętajcie, że takie za Platformy były rządy, afera za aferą, nie? Amber Gold, Podsłuchowa, jak koleżanka Platfusów Hanna Grokiewicz-Waltz fajnie w Warszawie oddawała nie tym, co trzeba, nie swoje rzeczy, nie? No właśnie, słuchajcie, pan Kaczyński scala Zjednoczoną Prawicę. W momencie, w którym pan Kaczyński by, nie daj Boże, zmarł, zaczną się walki o władzę. Nie wiem, czy skoczą sobie do gardła pan Ziobro, pan Gowin, pan Morawiecki, ale na pewno ktoś sobie skoczy, na pewno ta trójka jest bardzo mocno predysponowana do skoczenia sobie do gardła, nie? Do tego jeszcze pewnie by się pojawiło jeszcze cała masa innych ludzi. To prawdopodobnie oznaczałby rozpad. A rozpad to jest pokusa, żeby próbować się dogadać z Platfusami. Ewentualnie, że wszystko szlak trafi, będą przedterminowe wybory. A przedterminowe wybory przy rozpadzie, przy tym jak wszystko szlak trafi, bardzo możliwe, że wygrałaby Platforma Obywatelska. I tyle, moi kochani. Dlatego twierdzę, że powinniśmy się modlić o zdrowie pana Kaczyńskiego. Niezależnie od tego, czego lubimy, czego nie lubimy. To jest po prostu, moim skromnym zdaniem, dobre dla Polski. Pozdrawiam bardzo serdecznie. Do zobaczenia. Pa!